Dzień dobry. Jest godzina 10:20. Jestem późno na pierwszym spacerze z miłością. Padało, nie można było wyjść. Deszczu potrzeba i dlatego nie narzekam. Miłość tak, bo już miałczał, no ale nie było rady. Wyprowadziłem go rano o 5:00, no to lało. Chciałem, żeby zmokł. No zmokł i siedział cicho. Proszę Państwa, nie wiem, jak Państwo zareagujecie, ale ja na tym spacerze powiem coś, skąd się wzięła religia na przykład. W dawnych czasach po śmierci Jezusa Chrystusa naprawdę jego następczyną była Maria Magdalena, nie Piotr. On jej zaufał i jej zostawił tak zwane klucze do nieba, czyli do serca. Następnie po jej zaczęli się mianować biskupami ci, którzy byli troszkę rozwinięci. A ponieważ były to czasy cesarzy rzymskich i niemieckich, wszystkie zapiski czytano u cesarza, który mianował się papieżem w tej religii tak zwanej katolickiej. No i on dostosował każdą Ewangelię do celów politycznych, aby rządzić ludźmi, bo zrozumiał, że tylko przez tą nową religię może być potężnym władcą. Mniemał, że zostanie władcą całego świata. Częściowo to się stało, bo teraz też ci uzurpatorzy starają się rządzić mną, innym. Właściwie każdy rząd na świecie podlega pod władanie jakiejś religii. Tak to zaistniało. Skoro ja to zrozumiałem, że Ewangelie są pozmieniane, nie takie, jakie były prawdziwe, tylko dostosowane do rządów, pod dyktando rządów, odeszłem od religii katolickiej, bo nie będę powielał i naśladował kłamców, bo to są kłamstwa stworzone przez cesarzy rzymskich, do których podlegali kapłani. I tak powstały religie i naśladownictwo. I to jest w dalszym ciągu. A prawdziwa wiara to jest wiara w sercu. Nie ma innej, tylko w sercu, w przestrzeni serca. Tam jest żywy Bóg. Jam jest, którym jest, w jedności Ducha Świętego. Chrystusem, Chrystusem przez Chrystusa. Także samo stąd się wzięli wcielenia, bo tak naprawdę nie ma wcieleń. To jest tylko cofanie się i przywracanie pamięci tej, co było. Pamięć jest zapisana w DNA. Ale dalej, żeby ludzi ogłupić, to wymyślili wcielenia. Wcielenie takie. Nieprawda. Jeżeli cofamy się w DNA do starych energii, do pamięci, to tracimy rzeczywistość. Schodzimy na najniższy stopień drabiny Jakubowej. I dlatego Albert Einstein, żeby powiedzieć, żeby coś zmienić sobie w życiu, trzeba z pierwszego stopnia drabiny wejść powiedzmy na czwartą, żeby spojrzeć na to rzeczywistość z wyżwiny serca. W ten czas zrozumiemy swoją naiwność, swoje błędy, swoje to i nikogo nie osądzamy. Nie oskarżamy o nic. Nawet siebie, bo należy to traktować jako doświadczenie. I tak się dzieje stale. Dlatego śmiać mi się chce, a nieraz i płakać ze śmiechu, jak ludzie czekają, że będą w nowej ziemi. Ziemia jest, będzie stale jedna i ta sama, jeżeli będziemy na najniższym szczeblu drabiny oczekiwać na cuda. Jest to niemożliwe.
trzeba podnieść swoją wyższość jarzyni świadomości, powiedzmy na szósty szczebel drabiny Jakubowej. Wtedy zobaczymy, że nowa ziemia istnieje. Jak to zadziało? Tak się zadziało, że patrzymy z czwartego czy piątego stopnia drabiny Jakubowej na ziemi, to ona jest taka, jak my jesteśmy. Bo ziemia to Gaja, żywy duch. Tak jak ja, pani i inni. Ona jest żywa, czuje, myśli, mówi tak samo. Tylko ludzie jej nie słyszą, bo są na najniższym szczeblu drabiny. A więc proszę sobie wyobrazić, jacy tak zwani guru, nauczyciele duchowi, to co wymyślili, że jest nowa ziemia. Jest, ale w sercu, kiedy podnosimy swoją świadomość, czyli dar postrzegania do bardzo wysokich rzeczywistości. W ten czas ona jest nową ziemią, a jeżeli poczekam, ziemia się zmieni, to ja będę na nowej ziemi. Można czekać tysiące lat i ona się u pana czy u pani nie zmieni, bo patrzycie materialnie, egoistycznie. Na ziemię należy postrzegać jako ducha, nie jako materię. W ten czas ona się zmieni, ale u mnie zmieni się wszystko. Zmieni się na przykład miłość. On się już zmienił, bo reaguje na moje słowa. Rozumie mnie doskonale. A ponieważ ma charakter taki, no powiedzmy, rozrabiaki, robi też swoje. Tak to się dzieje. Niektórzy zaprzeczają Jezusa Chrystusa, bo patrzą z najniższego szczebla drabiny. Oni patrzą na podobnych do siebie, czyli ludzie. Nie, Jezus Chrystus to kreator, duch. On jest tylko w przestrzeni serca i na najwyższej drabinie. A tu na ziemi płynie jego świadomość. Tak samo, jeżeli będziemy się modlić o zbawienie duszy, przegraliśmy życie, bo dusza zawsze jest zbawiona. Ona zawsze jest u kreatora. A ci, którzy mówią, oszuści, czyli egzorcyści, że kogoś odprowadzają, to jest tylko pamięć komórkowa ciała. Nic więcej. Pamięć komórkowa ciała. A więc gdzie ona się znajduje? Ona nie znajduje się w eterze, czyli u kreatora. Ona znajduje się w egoistycznym świecie astralu. Tam jest jej niebo, bo skoro w nie żyje, w nie, tam spotyka swoich praprzodków, dziadków, pradziadków. I dlaczego? Dlatego, bo jest związana myślą egoistyczną i dba o ród. O tym mówił właśnie niejaki Michał w tej Era Wodnika. Dlatego posłuchałem kilkanaście odcinków i mówię nie. On namawiał do starobóstwa, do bogów słowiańskich i twierdził, że jest Słowianinem. Niech jest sobie, to jego wybór. A ja twierdzę, że jestem duchem z ducha. Boską, nieśmiertelną istotą, jaźnią, żyje w jaźni i wyznaje jaźń. To tyle mojego ględzenia. Dziękuję, do widzenia, dobrego dnia. Ziemi, miłość.